Witajcie, smakosze. Dzisiaj będę robiła deser, a będzie to lekki krem cytrynowy. Krem jest łatwy w wykonaniu, a do jego zrobienia potrzebuję niewielu składników. Jajka, cukier, cukier z wanilią, cytrynę, żelatynę i galaretkę cytrynową. Deser można podać z bitą śmietaną. Proporcje wszystkich składników oraz sposób wykonania podaję w opisie pod filmikiem. Na wstępie muszę powiedzieć, że jajka już umyłam. Umyłam je dokładnie pod ciepłą wodą i dokładnie wyszorowałam skorupki. Także cytrynę wyszorowałam i sparzyłam wrzątkiem. Galaretkę wsypuję do kubka i zalewam połową wody, czyli 250 ml gorącej, przegotowanej wody. Mieszam do rozpuszczenia, a żelatynę zalewam zimną, przegotowaną wodą, aby spęczniała. Białka oddzielam od żółtek. Każde jajko rozbijam osobno. Ponieważ do białka nie może dostać się ani odrobina żółtka. Żółtka będę ubijać teraz z cukrem i z cukrem z wanilią, aż masa stanie się biała i puszysta. Będę dodawać po łyżce cukru. Żółtka są ubite na puszystą pianę. Teraz dodam do nich otartą skórkę z cytryny. I teraz z cytryny wycisnę także sok. Żeby uzyskać więcej soku, poturlam troszkę cytrynę po desce. Powrotem włączam ubijanie i będę stopniowo dodawać sok cytrynowy. Masa żółtkowa jest gotowa. Teraz ubiję żółtka. Dodaję szczyptę soli. Jak piana jest już ubita, to będę teraz dodawała po trochu cukier i będę ubijać, aż piana będzie sztywna i lśniąca. Piana jest bardzo dobrze ubita, jest sztywna. Teraz do tej piany dodam masę żółtkową i będę delikatnie mieszać. I teraz do tej piany dodam zimną galaretkę. Galaretka jest zupełnie zimna. Zaraz powinna zacząć tężeć, więc teraz cieniutkim strumyczkiem będę dolewać ją do naszego kremu.
i dodam teraz także żelatynę, którą wcześniej wstawiłam do kuchenki mikrofalowej. Ona się tam rozpuściła, a teraz jest już zimna, więc także dodaję do naszego kremu. Krem jest dobrze wymieszany. Teraz ponakładam go do pucharków. Pucharki schłodziłam. Do zimnych będę teraz nakładać krem. I teraz pucharki napełnione kremem wstawię do lodówki na całą noc. Ten krem cytrynowy jest bardzo puszysty i lekki, więc nawet po obfitym obiedzie można się na niego skusić. Bo jest przepyszny, orzeźwiający, nie za słodki i super cytrynowy. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.